wydałem trochę starszej rok z Marcinem, bo słyszymy dwie piosenki, jak przystało na starszych. Najpierw to będzie Neil Young, piosenka Heart of Gold. Piosenka, którą nagrał również Johnny Cash. Prawdę mówiąc, wtedy się dowiedziałem, że taka piosenka istnieje, bo ja Johnny'ego Cash'a bardzo szanuję, ale wersja Neila Younga jest też świetna. My ją troszkę przerobiliśmy i solo na gitarze oddałem moją gitarę Erykowi w godne ręce. Nie będę się napinał, mam wspaniałych muzyków tutaj ze sobą. Drugą piosenkę zapowiem. Najsłynniejsza chyba ich piosenka, no może jedna z najsłynniejszych, bo mają ich dużo. Should I stay or should I go? Wiesz, ktoś się ucieszył. Ja też się cieszę. Wykonamy ją w miarę w takiej wersji, jaka jest znana z nagrania. The Clash, should I stay or should I go? Darling, you got to let me know.
zarobiliśmy hałasu, chciałem przedstawić urocze wokalistki. To jest pani Daria, pani Małgosia i pani Ludmiła. Na basie grała Helenka Noc. Chciałem powiedzieć, że jest wybitną basistką. Na perkusji Paweł Dyjak. Na gitarze elektrycznej Eryk Żurzałek. Tam był zespół The Clash z Londynu. Dziękuję. The Clash z frontmanem Marcinem Siatkowskim i tym mocnym akcentem zakończyliśmy część muzyczną tego spotkania. Na chwilkę zostaniemy jeszcze na scenie, żeby podziękować wszystkim uczestnikom i wykładowcom naszych warsztatów, które, jak już mówiłem na początku, mogły się odbyć również dzięki patronatowi Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Bardzo proszę o brawa jeszcze raz.